Kurza. To jest z Warszawy. Państwa witam, ponieważ wiele, wiele lat czekaliśmy na Stasia, który jest podporą galerii. My tutaj pracujemy ze sobą już tyle, a jakoś tak nam się ciągle nie składało, żebyśmy pokazali pracę jego w takiej pigułce, w takim kondensowaniu jak dzisiaj. I to właściwie najlepsze, co Staszek robi, to są jego akwarele. Akwarele, w których osiągnął największe mistrzostwo, bo duże formaty, czy te miniatury, które Państwo za chwilę zobaczą, to jest po prostu mistrzostwo świata. Naprawdę, uwierzcie mi Państwo, bardzo trudna technika, której Staś osiągnął, no powiedziałabym, wyżyny. I te akwarele postanowiliśmy zaprezentować na wystawie, dlatego że uważam, że to są prace, które no po prostu na to zasługują, choć inne rodzaje twórczości Stasia, który jest niezwykle płodny, to po prostu no nie zmieścilibyśmy nawet w tej galerii całej, a co dopiero w tych dwóch salkach. Także Stasiu, bardzo, bardzo Ci serdecznie dziękuję. Państwo tutaj macie informacje o autorze, o pracach, tutaj są, będziecie rozmawiać z autorem. Natomiast ja, Stasiu, chciałabym Ci tą czerwoną, skromną różyczką podziękować za wszystkie lata spędzone wspólnie i naprawdę bardzo, bardzo Ci dziękuję, że zgodziłeś się na tę wystawę, że tyle pracy w to włożyłeś, tyle serca, no i w ogóle cały czas, jak mówię, jesteś podporą moją, tej galerii, tego na każde, że tak powiem, no, jakby na każdą potrzebę galerii po prostu jesteś. Podziękować Pani Krysi za te wystawy, o których tutaj wspomniała, za wystawy, które robiliśmy za granicą, za współpracę dotychczasową, ale chciałem podziękować również wszystkim Państwu, znamienitym Państwu, bo przyszli na tą wystawę, a znamienitym dlatego, że ludzie wrażliwi są szczególnymi ludźmi, szczególnym rodzajem ludzi, bo na wystawę przychodzą ludzie wrażliwi, a wrażliwość no, mówi o tym, że są to osoby znamienite, można identyfikować z takim pojęciem, ja to tak rozumiem bynajmniej i zawsze mam szacunek do tego typu ludzi, szeroko pojętą, to może być koncert, muzyka, to może być malarstwo, może być rzeźba, no każda gałąź sztuki świadczy o człowieku, o tym, że nie jest destrukcyjny, że jest twórczy, że jest wartościowy, no i że jest, jak powiedziałem, wrażliwy, może nadużyłem tego słowa, ale kładę celowo świadomie nacisk. No, witam tutaj artystów wspaniałych, użyję jeszcze raz znamienitych, bo znam, robią wystawy na globie całej Ziemi, na terenie w ogóle całej Polski. Widzę twarze tych osób, witam również organizatorów plenerów naszych, krajowych, jak i międzynarodowych, bo też kilka osób spotkałem tutaj, jak również wszystkich innych reprezentantów wszelkiej działalności, jaką kochają, jaką kultywują.
I jeszcze raz dziękuję za przybycie. Dziękujemy Ci, Staszku, jeszcze raz. Zapraszam Państwa na koncert. Zapraszam Państwa do rozmów z autorem. Zapraszam do stołu i po prostu wernisaż będzie trwał. I rozmowy, proszę bardzo, z autorem. No męczyć Dzierżoniów. Stasiu, powiedz parę słów dla Dzierżoniowa, kiedy byłeś tam przez chwilę, co prawda zobaczyłeś mini galerię naszą taką w samym ratuszu. Tak, byłem w Dzierżoniowie i to w towarzystwie właśnie naszego znamienitego kuratora. Dzięki niemu byłem w Dzierżoniowie, w okolicach Dzierżoniowa. Pozdrawiam Dzierżoniów, zresztą piękny Dzierżoniów. Wspaniali ludzie w Dzierżoniowie, wspaniałe restauracje. Nie pamiętam tej restauracji, wspaniałe posiłki były w tej restauracji. I w ogóle wspaniały klimat generalnie i ładne miasto. O, gościem Państwa i moim był Stanisław Przewłocki, mistrz świata w miniaturze. Dziękuję serdecznie.